Witam Państwa na spotkaniu promocyjnym książki Europejska Szachownica, Marzenia o chrześcijańskiej demokracji. Książki, która stanowi wywiad rzekę z profesorem Stanisławem Gebhardem. Książki wydanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej pod koniec zeszłego roku. Aktualnie wprowadzanej do dystrybucji. Może od razu powiem, że książkę można będzie oczywiście po spotkaniu u nas w promocyjnej cenie nabyć. Są z nami oczywiście profesor Stanisław Gebhard, żołnierz Armii Krajowej, członek władz szeregu organizacji chrześcijańsko-demokratycznych, kawaler Orderu Orła Białego, autor książki. Jest z nami profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Jest z nami pan Sławomir Górski, który wywiad rzekę z profesorem Gebhardem przeprowadził, reżyser. I pierwsze moje pytanie skieruję oczywiście do profesora Gebharda. Pytanie o to, jak właściwie narodził się pomysł powstania tej książki. Jak doszło do tego, że zostały zapoczątkowane prace nad książką, którą dziś możemy tutaj prezentować. Bardzo przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Ja na wasze spotkanie nie chciałbym przedłużać, ale w każdym razie niech mi pan na pańskie ręce składam podziękowanie, bo jestem naprawdę wzruszony tym moim. Ja Wrocław śmieję się jako właśnie mały chłopak, miałem kilkanaście lat. Wjeździli mnie do obozu koncentracyjnego w Grozrozen i pociąg się zatrzymał na dworcu jakimś we Wrocławiu i przez tą pociąg więzienny, ja byłem więźniem niemieckim i tam lipiec 44 i przez okienko tam dzieci zdaje szły do szkoły i zaczęły kamieniami rzucać na ten pociąg towarowy, gdzie jechali więźniowie. I jeden taki młody człowiek zbliżył się, rzucił tym, przestraszył się, bo myśmy robili jakieś miny, co mogliśmy zrobić. I powiedziałem, pogroziłem mu, no ja może nie powtórzę, ty gówniarzu, uważaj. No i rzeczywiście uważał. Ja po wojnie wróciłem do Polski, byłem przez jakiś czas nawet w służbie akademickiej jako taki ochotnik wakacyjny, że tak powiem, i pomagaliśmy wysiedlania Niemców. No więc powiedziałem, no widzisz, groziłeś mnie, smarkaczu, że z mnie tego, a teraz wyjeżdżacie, do widzenia. I też tak od tego czasu oczywiście ten Wrocław się zmienił, ludzie się zmienili, wszystko jest inne. Ale ten Wrocław jest, wierzcie mi Państwo, dla mnie no jakimś wspaniałym miastem. I zawsze jak tylko mogę, jak już wróciłem do Polski na stałe, to zawsze myślę, jak mogę, to przyjeżdżam tutaj, że te kamienie są miłe. To jest, wierzcie, to jest tak sentyment człowieka imigranta, jeżeli tak mogę powiedzieć, do swojej części tej wymarzonej ojczyzny. I tutaj Państwo mnie osobiście zrobiliście ogromną przyjemność. I za co Wam naprawdę serdecznie dziękuję, że mogę tu z Wami posiedzieć chwileczkę, zabrać Wam trochę czasu i powiedzieć jeszcze tak szczerze, to ktoś już powiedział, że zrobiliście doskonałą imprezę, wszystko co robicie jest oczywiście niepozbawione, jak każda ludzka rzecz, błędu, ale zamiary są świetne i realizacja jest genialna, wielka. Szczęść Boże wobec tego i pozwoli Pan, Panie Prezydencie, że Panu specjalnie życzę, bo to duże rzeczy się dzieją z Pańskimi rękami też, że
dalej pan będzie łaskaw poprowadzić to zebranie. Ale liczymy, panie Stanisławie, że pan jednak opowie nam o treści tej książki, bo w pańskim życiu pojawiły się tak wybitne postacie, których my tutaj siedzący nie mieliśmy szansy ani dotknąć, ani z nimi porozmawiać. I w pewnym sensie, panie Stanisławie, za sprawą tej książki, za sprawą oczywiście pana Górskiego, który ją przygotował, my mamy wielką szansę, żeby na kartach tej pracy odnaleźć te fragmenty pańskiej pamięci. Pańskiej pamięci, jeśli chodzi o rozmowy, spotkania z Aristidem de Gasperi, z Robertem Schumannem, ale także z tymi postaciami, które są związane z polskim ruchem chrześcijańsko-demokratycznym, z Karolem Popielem, z Konradem Sieniewiczem, bo to byli najbliżsi pana współpracownicy w tej polskiej strukturze chrześcijańskich demokratów na emigracji. I także przecież miał pan również kontakt z tymi katolikami koncesjonowanymi, jak ich jako historycy nazywamy, którzy z kolei po 56 roku, czyli po przemianach październikowych i możliwości względnego funkcjonowania, byli wielokrotnie zapraszani, między innymi przez pana, zapraszani do Europy Zachodniej, gdzie pan już miał bardzo wybitną rolę jako osoba nadal względnie młoda, a jednocześnie mocno osadzona w strukturach międzynarodówki chrześcijańsko-demokratycznej i różnych struktur, także związanych z narodami Europy Środkowo-Wschodniej, a więc właśnie narodami, które tak jak i my wtedy byliśmy pozbawieni niepodległości. I z tej perspektywy, jako stronnictwo pracy, zapraszaliście Tadeusza Mazowieckiego, zapraszaliście środowisko ODIS z Januszem Zabłockim, Tygodnik Powszechny z Jerzym Turowiczem. To wszystko są postacie, które dla nas dzisiaj już są postaciami historycznymi i niewątpliwie w tej długiej sztafecie postaci, które pan poznał, które pan mógł w swoim życiu jakoś głębiej rozpoznać i mieć o nich własną opinię, to mam nadzieję, że o nich nam pan, panie Stanisławie, opowie. I może tak na początek to de Gasperi i Robert Schumann. Może zacznijmy od razu od tych największych, ale także o innych chrześcijańskich demokratach, bo przypomnijmy, drodzy państwo, że w latach 50., 60. partie chrześcijańsko-demokratyczne de facto rządziły na terenie Europy Zachodniej. Społeczeństwa Europy Zachodniej w obawie w dużej mierze przed ekspansją komunizmu, czyli w obawie przed tym, co może spotkać takie narody jak nasz, polski, i żelazna kurtyna może się przesunąć na zachód, okazały się być bardzo atrakcyjną kontrpropozycją dla społeczeństw francuskiego, włoskiego, szczególnie tych dwóch. Tam partie komunistyczne po wojnie były bardzo silne, miały olbrzymie wsparcie w społeczeństwie i argumenty, na dodatek realne, wynikające przede wszystkim z biedy, która nastąpiła po II wojnie światowej, i ta ekspansja marksizmu była jak najbardziej uderzająca w te nierozważne głowy francusko-włoskie, którym się wydawało, że to nie Sowieci są największym złem, tylko największym złem jest rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych i projekcja sowieckich
Łagrów pozostała bardzo często tam w głowach na poziomie Bernarda Shawa, który przed wojną był pytany, jak rozwiązać problem bezrobocia, no to zwrócić się do Stalina, bo on rozwiązał te problemy w formie łagrów, może do Wielkiej Brytanii, byśmy je przenieśli i będziemy mieli kłopot z głowy, jeśli chodzi o bezrobocie. No to był mniej więcej poziom refleksji intelektualistów różnorodnych. Więc wracając do tego czasu już powojennego, jak okazało się, że te partie komunistyczne, włoska i francuska, mają taką siłę oddziaływania na terenie społeczeństwa tamtego, no to chrześcijańska demokracja okazała się być jedyną autentyczną kontrpropozycją, bo nauka społeczna Kościoła i katolicyzm społeczno-gospodarczy okazał się być jeszcze lepszą ofertą rozwiązującą faktycznie te problemy biedy, niesprawiedliwości społecznej, różnych problemów, które zaistniały na terenie Europy Zachodniej po II wojnie światowej, a były konsekwencją oczywiście zniszczeń wojennych. My mamy perspektywę, że to Polska została zniszczona totalnie, ale Europa Zachodnia, nie mając wiedzy na temat tego, co się dzieje na terenie po drugiej stronie żelaznej kurtyny, też przeżywała swoje biedy. I właśnie ta chadecja międzynarodowa lat 40., 50., 60., ona tak długo, przez 20 lat, w dużej mierze nakręcała swoimi decyzjami politycznymi koniunkturę gospodarczą Europy Zachodniej, wydobywanie się z tych kompleksów drugowojennych, wydobywania się także w formie tworzenia wspólnoty europejskiej owocującej ostatecznie EWWS-em, EWG w 57 roku. To jest wielka zasługa tego ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, międzynarodówki. Tak samo wielką zasługą było też odnalezienie się tej chadecji na terenie Ameryki Południowej. I teraz jeśli to przypomnimy sobie jako pewną też szkolną naszą wiedzę, no to proszę wziąć pod uwagę, że pan Stanisław to jest ta osoba, która dokładnie w tym uczestniczy bezpośrednio. To nie jest opowieść zewnętrzna, podręcznikowa, tylko to jest opowieść człowieka, który po prostu w tym towarzystwie wówczas był. Był częścią tej międzynarodówki chadeckiej. Właśnie, która przez 20 lat rządziła w dużej mierze światem wolnym w Europie i w Ameryce. Panie Stanisławie, to co opowie pan o de Gasperi, o Adenauerze, o Schumannie, o tych wszystkich, których pan spotkał w swoim życiu, a którzy rządzili światem, jak pan miał 25, 30, 35 lat? Otóż moje spotkanie z europejską chrześcijańską demokracją, postaram europejską, bo Polacy, Polska zaczęła być już wtedy, 46 rok, 47, pod rządami komunistycznymi. Wobec tego partia chrześcijańsko-demokratyczna właściwie nie miała miejsca. Otóż to emigracyjna mała, właściwie polska grupka, uniwersytecka, studenci. Ja jeszcze nie byłem studentem, ale tam się przylepiłem. W Londynie, w Birmingham, w Southampton. To wszystko, no i we Francji, w Belgii, w tych trzech krajach. Tworzyliśmy organizację, która się nazywa Zjednoczenie Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej. I równocześnie partie chrześcijańsko-demokratyczne tych sześciu krajów, czy siedmiu krajów Europy Zachodniej miały sekcje młodych, czy swoje organizacje młodzieżowe. No i doszliśmy do wniosku w roku 49 czy 50, ażeby te sekcje młodych i albo niezależne organizacje młodzieży chrześcijańsko-społecznej stworzyć własną taką sieć stałą, która się później, do 61 roku, powstała właściwie Unia Międzynarodowa Młodych Chrześcijańskich Demokratów.
I to była właśnie ta pierwsza, największa polityczna organizacja międzynarodowa. Jest to członek tej organizacji młodzieżowej i doradczej przy Narodach Zjednoczonych, czy UNESCO i tak dalej, i tak dalej. No i ja byłem delegatem polskim w tym zarządzie tej międzynarodówki tworzącej się, czy tego. Zostałem mianowany szefem komisji do kontaktów z krajami pozaeuropejskimi, gdzie może powstać Organizacja Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej. No i pojeździłem tą resztą część świata, żeby coś tam łapać i tak dalej. Nie osobiście, to jest takie moje osobiste zdanie, tym specjalnie się proszę nie brać go pod uwagę, ale te takie zapachy mnie lubią. Jakoś Azja mnie nie przekonywała. Miałem znajomych Wietnamczyków z uniwersytetu. Sympatyczni ludzie, z nimi się łatwo żyło. Miałem Filipińczyków, owszem, ale już dalej gorzej. Z Chińczykami słabiutko, z Japończykami fatalnie. Stosunki po prostu nie istnieją. Stosunki ludzkie na tle czegoś, co by zbliżało się do ruchu chrześcijańsko-społecznego, były właściwie niemożliwe. Natomiast Afryka była fenomenalna, Ameryka Południowa. A Afrykę przeszkadzały Anglicy i Francuzi, którzy się kurczowo trzymali, później Hiszpanie do tego jeszcze interesów swoich ogromnych kontroli właściwie gospodarczej całego kontynentu. I te biedne murzyny pracowali po dzień i noc. Może pracowali, siedzieli przy pracy, powiedzmy sobie, nie wszyscy pracowali. No i tak to wyglądało w tych pierwszych latach, ta nasza współpraca z kontynentami tymi dwoma. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, to sprawa była łatwa. Łatwa była, bo to już język był jasny. Nie kolor skóry decydował zupełnie, tylko jeżeli mówiło się tym językiem, czy hiszpańskim, czy portugalskim, to był ten sam język. Wobec tego byliśmy zrozumiani. I ta organizacja młodzieży chrześcijańsko-społecznej Ameryki Południowej bardzo szybko się urosła. Urosła rzeczywiście. Członkowie młodzieży, starsi troszeczkę tam po 20 parę lat, stawali się członkami parlamentów lokalnych. No już weszli całkowicie w życie polityczne w systemie demokratycznym zewnętrznym. No i to było duże osiągnięcie. I to wszystko właściwie doprowadziło, że w 1962 roku powstała ta właśnie Unia Międzynarodowa Młodych Chrześcijańskich Demokratów. Wówczas to była największa organizacja polityczna młodzieży na świecie. I ja zostałem sekretarzem generalnym tejże międzynarodówki i śmialiśmy się trochę, no ten uchodźca nie ma swojego kraju, a rozdaje nam pieniądze, więc była ha, ale rezultat był bardzo dla Polaków, dla nas dość dobry, bo pomijając z pracy tą międzynarodową, którą trzeba było zrobić, to był nasz interes polityczny. Ale dla Polaków myśmy mogli zdobyć pieniądze z wprowadzaniem masy ludzi z Polski. Przecież wtedy dla wielu Polaków, żeby wyjechać za granicę, dostać paszport, trzeba było udowodnić, że ma się z czego mieć zaproszenie, albo powiedzieć, z czego będzie się żyło,
że ma się tu od jakichś krewnych, którzy dadzą pieniądze na ten miesiąc pobytu i dostawali pozwolenie na paszporcie, prawda, na tam 3 miesiące. No, no to były te takie maleńkie, drobne kroczki, jeżeli chodzi o Polskę. I oczywiście to nie była indoktrynacja polityczna. Rzecz prosta, że nie, jak się pytali, to mówiliśmy. Ale to była pomoc dla tych młodych ludzi w zobaczeniu innego świata. Jak tam żyją ich tak na przykład ktoś z trzeciego roku prawa w Warszawie, jak funkcjonuje jego kolega z Krakowa. Co się uczą, jak spojrzą, jakie mają. No. I ci Polacy się dowiadują się, no tutaj nie ma tych jakichś politycznych dyspozycji, że każdy student musi tam coś zrobić, odbyć jakieś kursa, gdzieś być na jakimś miejscu, coś takiego. A jak to, a co robicie? No, ten mówi, no ja urządzę sobie taką partię u mnie w domu, a jak nie już tego mają mnie dość, to tam gdzie indziej. No jest no trochę inny świat. I to pozwalało tym młodym ludziom w Polsce no wtedy odetchnąć troszeczkę swobodnie. Może lepiej niż ci zachodni Europejczycy, bo to byli goście. Wobec tego tym gościom z Polski trzeba było dość, co można było tylko, żeby mu uprzyjemnić czas. No ale w każdym razie pozwalało również zobaczyć na inne życie, inaczej się żyjąc. No to była jedna z takich równoczesnych, już tak powiem, równoległych działalności. No a ta główna działalność, prawda, no, polityczna, młodzieżowa, współpraca, rozmaicze spojrzenia na różne rzeczy, no ta normalna rzecz, więc ja to nie będę o tym mówił, bo to Państwo wszyscy wiecie, jak takie rzeczy funkcjonują. Natomiast jeszcze jedna rzecz, która przy okazji pozwalała nam stać się tym, co mówimy, czymś autentycznym. Dlatego, bo ci faceci, ci młodzi ludzie, ci, którzy przyjeżdżali z Polski, potwierdzili to, że Polska rzeczywiście jest dużym krajem z własną prawie no, 500 ponad letnią historią. I ludzie, którzy jeździli do Polski, wycieczki były dość ograniczone zresztą, mówili tak, to rzeczywiście tego wiego, to jest Austria, to jest to Niemcy i tak dalej. Nie. Otóż znacie, z powrotem uświadomienie w Europie Zachodniej, pomijając, co było pisane, to pisanie była prawda, ale tego nie czytam. Uświadomienie poprzez niezależne środki przekazu, że to są części świata, gdzie są normalni ludzie z wielkimi ambicjami, którzy chcą żyć u siebie według swoich zasad. I to była mi się zdaje dość poważna zasługa, dlatego bo wiele, wiele organizacji, które później powstały po 89-90 roku w Polsce, no, powoływały się na najrozmaitsze międzynarodowe jakieś kongresy, spotkania, seminaria, Bóg wie nieco, gdzie dopiero tam się dowiadywali, że to wszystko, co mówią, to dotyczy Polski. Tego dużego kraju,
który nie jest częścią Rosji, ani nie jest częścią Niemiec, tylko jest kraj z swoją historią, inny, ciekawy i zabawny i wesoły, normalny. I wiecie, na zakończenie taka uwaga, tak zaczynamy mówić, niemiecka. Dzisiaj Niemcy, ja się z tym spotykam na zupełnie innej płaszczyźnie, nie państwowej, że tak powiem, zawodowej, gospodarczej. Niemcy chcą dyktować pewne rozwiązania gospodarcze. Sukcesem w wielu wypadkach, ale niekoniecznie sukcesem dla Polski na przykład. Dlaczego najważniejsze dla nich, żeby to się udawało i żeby to była korzyść niemiecka. I ci Niemcy, którzy 20 lat wcześniej niepotrzebnie zupełnie przychodzili, kłaniali się, żeby coś załatwić, dzisiaj chcą cię uczyć demokracji i mówić, co masz ty robić. No i to jest w tej chwili dla ludzi, którzy to wszystko przeszli, którzy wiedzą, to jest śmieszne. Kropka. Po prostu śmieszne. Ale dla ludzi, którzy nie przeszli tego, nie rozumieją, co tu Niemcy nam tu będą na nowo uczyć, zaczyna niepotrzebne. Taki bunt wewnętrzny i zgrzyty, które nie powodują współpracy międzynarodowej, bo ta współpraca międzynarodowa niekoniecznie musi polegać na wzajemności miłosiernej, ale bez tej miłosierni na poczuciu pewnej konieczności współpracy, ale nie na tej współpracy opartej na kontroli jeden przez drugiego. No chyba trochę Państwa wynudziłem tymi wspomnieniami, ale to zawsze jedne rzeczy rodzą drugie i człowiek tu mówi, aha, tam było to i jeszcze gorzej wychodzi to wszystko. A ja w każdym razie Wam życzę jak najlepszej wszystkiego, co można i szczęść Boże. Dziękuję. Będziemy jeszcze do tych wątków za chwilę wracać. Chciałbym zapytać pana Sławomira o to, jak z jego perspektywy wygląda praca nad książką i domyślam się, że takich wątków było mnóstwo, ale jakie wątki szczególnie zainteresowały pana? Jakie wątki opowieści, które usnuł pan Stanisław, pana szczególnie zainteresowały? Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Witam wszystkich państwa serdecznie. Pytanie, które uruchamia lawinę skojarzeń. Ja zanim odpowiedziałbym na to pytanie, pozwoliłbym sobie tylko dopełnić pewnej kwestii, którą pan profesor był uprzejmy poruszyć. Mianowicie to spotkanie z Schumannem. W książce jest pewien fragmencik, który mówi o nie tyle takim kurtuazyjnym z nim spotkaniu, tylko o pytaniu o pryncypia. Kiedy 56 rok wszyscy w Europie i na świecie kojarzyli jako zdarzenia o fatalnym charakterze i niosły ze sobą perspektywę końca, pan profesor ze Sleszyńskim byliście wówczas u Schumanna, pytać go, aby wsparł wasz pomysł o finlandyzacji Polski zwany planem Wanzelenda. Miało to na celu wyłączenie Polski z dominacji sowieckiej, tak aby mogła stanowić w jakimś zakresie państwo neutralne. I wówczas pamiętam, że Schumann was bardzo mocno rozczarował, mówiąc, żebyście o tym zapomnieli, że przez najbliższych kilkadziesiąt lat nie ma na to najmniejszych szans. Wówczas wy wyszliście z tego spotkania przybici bardzo, ale to, co mi najbardziej utkwiło w głowie, to z czym was pozostawił. Nie, że bez nadziei,
ale z pewną misją, bo zalecił wam budować zespoły, budować kadry, tworzyć struktury, bo to jest teraz czas na to, nie czas na takie wielkie projekty, które się nie udadzą. No i pan, z tego co kojarzę, potraktował to jako punkt milowy w swoim życiu. W jakimś zakresie to wyprowadziło pana w tą stronę, aby z zespołem Sieniewicza, Popiela, Sleszyńskiego, żebyście te kadry tworzyli, co zresztą później na różnych etapach się rozwija. Przecież dochodzi do wielkiej organizacji międzynarodowej, Fundacji Solidarności. Także tu było takim celem zwrócenie uwagi na bardzo istotny wątek, który mi szczególnie utkwił w głowie. I jeszcze ten jeden, pan profesor był uprzejmy powiedzieć, że pan Gebhardt stanowił część tych zespołów. Ja przywiozłem dzisiaj ze sobą takiego białego kruka, raport z Ameryki Południowej, o którego podczas spotkania wielokrotnie z pana profesora prosiłem, aby go odszukał, żeby go znalazł, ponieważ uznałem, że to jest dokument no, kluczowy. 56-57 rok, profesor Gebhardt wybiera się w misję. Misję zorganizowaną przez Macieja Sleszyńskiego wraz z nim do Ameryki Południowej. Z grupką bodaj 4 osób odkrywają Amerykę Południową. Co tam odkrywają? Dominację komunistów, którzy już rozpościerają swoimi mackami kontrolę nad umysłami tamtejszych społeczeństw, 16 państw. Ja ten raport ze sobą mam. To jest rzecz, panie Jakubie, która szczególnie zwróciła moją uwagę i stała się... Tak, pański raport. Tak, on został dzięki naszym staraniom Instytutu... Mój adres. Ktoś ten adres potrzebował i sobie wyrwał. To był adres. Tekst jest oczywiście kompletny. Wylądował w kilku bibliotekach, kilkunastu pewnie w tamtym czasie, na wielu uniwersytetach zagranicznych, w tym na Sorbonie, stając się przedmiotem ciężkich, głębokich analiz, ponieważ co on przedstawia, no w książce jest to dość rozlegle opisane, przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą w tamtym rejonie świata, co stało się pewnym punktem kulminacyjnym do rozpoczęcia działań inicjujących ekspansję demokracji chrześcijańskiej. I tutaj ad rem, panie profesorze, częścią od tego momentu pan profesor Gebhardt staje się filarem, takim liderem niewątpliwie tej organizacji no, na ponad 10 lat, stając się sekretarzem, jak pan profesor wspomniał, organizacji młodzieżowych, no i będąc ich siłą napędową, tak naprawdę to on wyznaczał pewne kierunki na podstawie potrzeb, gdzie rzeczywiście ta demokracja chrześcijańska powinna zawitać, no i witała. Także to są takie dwa główne, jest ich oczywiście bardzo wiele, jest nawet pewna lista, którą sobie przygotowałem, nie chciałbym szczegółowo w nią wchodzić, ale na książkę składa się bardzo rozległa historia od okresu międzywojennego, spotkania profesora z marszałkiem Piłsudskim, co też szczególnie mi utkwiło w głowie. Mam nawet krótki cytat przygotowany na tą okoliczność, który chciałbym państwu przeczytać, ponieważ on obrazuje, z jakiej rzeczywistości pan Gebhardt wyrasta. Po śmierci taty, który był legionistą i lekarzem, zmarł w wyniku powikłań podczas Bitwy Warszawskiej 6 października 1933 roku. Na 2 lata przed śmiercią Piłsudskiego w Krakowie organizowana jest wielka rewia polskiej kawalerii, 250. rocznica Bitwy pod Wiedniem. No i mama postanowiła zabrać 4-letniego bodajże
pięcioletniego, przepraszam, Stanisława i jego starszą siostrę. Wtem nagle daje się słyszeć: Panie Henryko, Panie Henryko, i tu już zacytuję. Prosimy bardzo, musi Pani podejść z dziećmi do naczelnika. I oficerowie zaciągnęli nas w stronę VIP-ów, jak to się przyjęło mówić. Nadjechał samochód i wysiadł on. Coś mu szepnęli, skierował się wprost do nas, jakby nie było nikogo wokół. Podszedł do mnie, spojrzał mi w oczy, pogłaskał po głowie. Oficer obok mówi: a to jest wdowa po Stanisławie, ojcu pana Gebharda. Marszałek Piłsudski spoglądał na mnie, jakby był tam tylko ja sam. Patrzyłem na bardzo poważnego człowieka. Jakby go coś bolało, zapamiętałem ten wyraz twarzy, bardzo smutny. Pomimo to powiedział mi jakieś miłe słowa. Już nie pamiętam co, ale nie mogłem spuścić z niego oczu, z tych jego wielkich wąsów. Jakoś bardzo mnie zaciekawił, nie bałem się, przeciwnie, czułem się jakoś tak szczególnie ważny. Wszyscy wokół skupieni na nas, on na mnie. Trwało to wszystko pewnie kilkanaście sekund, ale dla mnie to była wieczność. Uśmiechnął się. Mama zrobiła to niewątpliwie dla taty, przez pamięć dla niego sama była antypiłsudczykowska. Po latach, gdy przypominam sobie ten obrazek, on już wtedy ciężko chorował, ledwie stał na nogach. To było moje spotkanie z żywym panem naczelnikiem Piłsudskim. I takich opowieści w książce, że będę ją tak starał się reklamować, jest znacznie, znacznie więcej. Pan profesor Żaryn wspominał, że o tych najważniejszych postaciach, ale są to niezliczone nazwiska ludzi, o których my już dzisiaj nie mówimy, którzy odeszli do legendy, ale w tamtych czasach no to byli premierzy, prezydenci wszystkich najważniejszych państw, którzy w pewnym momencie zorganizowali zespół, i to jest kolejny wielki temat, dość szeroko omówiony w książce, Międzynarodowej Solidarności, fundacji, i mianowali pana profesora Gebharda głównym realizatorem tych wszystkich koncepcji. Polegały na tym, że zorganizowali wielkie budżety. Jak na tamte czasy, szanowni państwo, rocznie ten budżet to było kilkadziesiąt milionów dolarów na ekspansję demokracji chrześcijańskiej. No, nie dało się inaczej walczyć z komunistami niż w bardzo konkretny, skuteczny sposób, a zdaje się, że ci panowie jak Adenauer, bo on był, można powiedzieć, ojcem chrzestnym tej Fundacji Międzynarodowej Solidarności, Aldo Moro, premier Włoch, i to głównie oni, prawda, stworzyli takie fundusze, a pan Gebhardt nimi zarządzał. Także to tych wątków jest znacznie więcej, także idźmy dalej. Dziękuję. No temat już był tu kilkukrotnie poruszany. Chciałbym tak umiejscowić Stronnictwo Pracy, czy generalnie polsko-chrześcijańską demokrację na mapie europejskich chrześcijańskich demokracji. Pytanie do profesora Żaryna. Jak należałoby właśnie tutaj umiejscowić polską wersję tego nurtu politycznego, szczególnie w okresie, o którym tutaj mówimy? Jeżeli pan pozwoli. Oczywiście. Na świeżo parę uwag do tego bardzo ciekawego panich pan obserwacji. Jedna rzecz. My jesteśmy w 2024 roku. To wszystko się działo 50 parę lat temu. I pan nie rozumie, że tak powiem, ducha tego wszystkiego, co tam się działo. Pan bardzo rozsądnie diagnozuje, że tak powiem, analizuje to, co znane są elementy z moich wypowiedzi, z innych wypowiedzi i tak dalej. To, co się narzuca, bardzo, bardzo ciekawe. I to jest część badań historycznych. I za to się panu należą wielkie dzięki. Jedna uwaga ogólna. A druga rzecz. Ja tą klasyfikację nastrojów niemieckich, początkowa służalczość w stosunku do okupanta znaczy Brytyjczyków,
Amerykanów, Rosjan, przypuszczam, Polaków. A później odwrotnie, uległość, a teraz dzisiejsza, no taka manifestacja właściwie pewnej, że tak powiem z angielskiego, superiority w stosunku do Francuzów, do Anglików i tak dalej, do Polaków absolutnie. No to jest tak, ja widzę tą społeczność niemiecką po wojnie do dziś dnia. Druga ogólna uwaga. A trzecią rzecz, te organizacje, polska, tam węgierska, uszewska, to były organizacje uchodźcze, młodzieży na uchodźstwie, prawda? Które działaliśmy, chcieliśmy działać jak najlepiej dla naszego, no w jakiś sposób, zniewolonego kraju. I te działalności na terenie międzynarodowym pozwalały nam, wprawdzie tam załatwiać różne rzeczy międzynarodowe, ale pozwalały nam utrzymanie się czy wyjścia w ramach tej dżungli instytucji międzynarodowych dla własnych polskich interesów. Wszystko, dziękuję. Szanowni Państwo, ja myślę, że warto może dopowiedzieć pewne kwestie, o których Pan Stanisław, Pan Sławomir zresztą też mówili, ale dla takiego zobrazowania rzeczywistości politycznej po wojnie warto o tym wspomnieć, bo oczywiście wszyscy jak tutaj siedzimy zdajemy sobie sprawę, że ta polska chadecja powojenna na emigracji to jest przede wszystkim środowisko, które związało się z postacią Karola Popiela, czyli środowisko, które opuściło kraj po wojnie, nie mogąc się odnaleźć tutaj w warunkach komunizmu. I przede wszystkim Karol Popiel sam wyjechał w 1947 roku, zdając sobie sprawę, że eksperyment mikołajczykowski się nie uda. I tam na terenie emigracyjnym rzecz jasna to Stronnictwo Pracy znalazło się teoretycznie w sytuacji daleko idącego wykluczenia. To znaczy było reprezentowane Stronnictwo Pracy przez niezłomnych, czyli przez generała Józefa Hallera. Były oczywiście różne polskie struktury akademickie odwołujące się do chrześcijańskiej demokracji, ale oni też po wojnie pozostali na terenie emigracyjnym i czyli weszli jakby w tę mentalność niezłomnego niegodzenia się na warunki jałtańskie. I oto z drugiej strony powstaje struktura emigracyjna Stronnictwa Pracy, która można by powiedzieć, że z definicji ma zarówno słabe wejście na teren polskiej emigracji, bo jest dotknięta właśnie tym syndromem nieposiadania niezłomności, bo to są ci z eksperymentu mikołajczykowskiego, a z drugiej strony nie mają, bo niby dlaczego mają mieć jakieś umocowanie w strukturach międzynarodowych. Jeden z fenomenów tego zjawiska, które dzisiaj możemy odczytać na kartach tej książki, to jest to, jak młodzi ludzie, właśnie tacy jak Stanisław Gebhardt, poprzez struktury młodzieżowe, chrześcijańsko-demokratyczne, tego narodu zniewolonego, tych studentów, którzy studiują Polaków w różnych miejscach we Francji, Belgii, Anglii i doprowadzają do takiej rzeczywistości, że stają się ludźmi obecnymi w międzynarodowej strukturze chrześcijańskiej demokracji. Jeśli chodzi o scenę emigracyjną, można powiedzieć, że nadal odgrywają dość marginalną rolę. Jeżeli byśmy zajrzeli do podręczników nawet, czy do historii polskiej emigracji,
to niekoniecznie ich odnajdziemy na pierwszych kartach sporu między ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem Zjednoczenia. Prawda? Czyli tych, którzy byli przy Zaleskim, czy tych, którzy byli przy Radzie Trzech od 1954 roku. Można powiedzieć, że na tej palecie emigracyjnej nie odgrywają oni wiodącej roli. Ale jak zajrzymy poza tą sferę polskiej emigracji niezłomnej, to nagle zobaczymy, że właśnie ich droga była drogą, która dużo większe dała możliwości opowiadania o polskich sprawach. Dlatego, że weszli oni w głąb struktur międzynarodowych, których są głównymi udziałowcami młodzieży, które to młodzieżówki chadeckie są częścią, jako młodzieżówki, partii, które rządzą ówczesnym światem. I to jest ten fenomen polityczny, że panu Stanisławowi udało się jako jednemu, oczywiście nie jedynemu, bo te nazwiska tu państwo jeszcze odkryją inne, że stali się młodymi ludźmi, którzy mieli ten błysk intelektu, żeby właśnie na drodze struktur młodzieżowych dotrzeć ze sprawą polską do najwyższych szczebli tego ówczesnego świata chadeckiego, czyli w tych nazwiskach właśnie Adenauer, de Gasperi, Schumann i wielu, wielu innych, szczególnie Ameryka Południowa okazała się być bardzo przychylna niejako tym, tej próbie rozumienia polskich w pewnym sensie także aspiracji, może właśnie dlatego, że ten komunizm tam także dotkliwie wchodził w świadomość ówczesnych narodów, ale także na terenie Europy Zachodniej. I to jest moim zdaniem pierwsza rzecz, którą warto z tej książki wydobyć i śledzić te rozmowy pana Sławomira z panem Stanisławem właśnie w duchu takiego szukania zrozumienia, jak to na straconej pozycji pozostający człowiek, Polak, emigrant, młody, no co to znaczy? No wszystko co najgorsze w warunkach powojennych. A się okazuje, że staje się gwiazdą pewnej rzeczywistości ogarniającej cały świat. No więc to jest pewien fenomen, jako zjawisko umiejętności współtworzenia na miarę oczywiście swoich możliwości obrazu sprawy polskiej na terenie najważniejszych polityków ówczesnego świata. A druga sprawa, która się rodzi i o której wspomniałem po 1956 roku, czyli w momencie, kiedy następuje odwilż i od końca, jak wspomina o tym pan Stanisław, pod koniec 1958 roku, praktycznie do samego już końca istnienia PRL-u, udaje się chrześcijańskiej demokracji, czyli Stronnictwu Pracy, ale także za sprawą różnych kontaktów międzynarodowych, doprowadzać do tego zjawiska, które nazywamy łamaniem żelaznej kurtyny. My mamy oczywiście taką powszechną w Polsce wiedzę, że tym, który doskonale ją łamał, to był kardynał Stefan Wyszyński, listem biskupów polskich do biskupów niemieckich, na przykład w 1965 roku i w ogóle Wielką Nowenną, Milenium, to wszystko było niewątpliwie zjawiskiem próbującym udowodnić całej chrześcijańskiej Europie, całemu światu, że istnieje taki naród jak Polska, który jest narodem katolickim i on nie jest w Azji, tylko jest w wielkim europejskim dorobku chrześcijańskim od 1000 lat obecna. Ale bardzo podobną rolę na swoją miarę możliwości wypełniało środowisko Karola Popiela, Eustachiewicza, właśnie Stanisława Gebharda czy Stanisława Augusta Morawskiego, czyli zarówno starszych, jak i młodszych. Specjalnie mówię tu o dwóch pokoleniach i o Karolu Popielu, który żył do 1977 roku i właśnie Konrad Staniewicz, to jest to starsze pokolenie i to młodsze pokolenie, czyli Stanisław Gebhard czy Stanisław August Morawski, niedawno zmarły parę lat temu w Rzymie prezes Fundacji Umiastowskich. I teraz na czym polega ten fenomen tych chrześcijańskich polskich demokratów w łączności między krajem zniewolonym a światem wolnym, zarządzanym w dużej mierze przez partię chrześcijańsko-demokratyczną. Otóż od 1958 roku rozpoczyna się
bardzo swoisty dialog między katolikami świeckimi, tymi koncesjonowanymi w Polsce, zapraszanymi przez pana Stanisława Gebharda, który zdobywa pieniądze, patrz wyżej, dlaczego potrafi je zdobyć, prawda? Czyli to umiejscowienie w strukturach światowej chrześcijańskiej demokracji, i ci Polacy przyjeżdżający, czy do Włoch, czy w inne miejsca, no ale Włochy tutaj stanowią pewną atrakcję. Pan Stanisław niewątpliwie też był zakochany we Włoszech, bardzo ładnie o nich mówi, ceni Anglików, ale najsympatyczniejsi to jednak Włosi. Bardzo dużo ciepłych słów tam państwo o tym narodzie przeczytają. I na przykład Tadeusz Mazowiecki, który przybywa do pana Stanisława Gebharda. Pan Stanisław Gebhard otrzymuje od niego prośbę, że on chciałby poznać różnych ludzi, którzy mają właśnie pewne umocowania w tej w świecie chadeckim. Wspomina nazwisko Jana Kułakowskiego w Belgii, poznaje Kułakowskiego i dla Tadeusza Mazowieckiego okazuje się, że to pośrednictwo pana Stanisława tworzy w dużej mierze otwarte drzwi dla no, jednego z najważniejszych polityków polskich, jak się okaże, szczególnie w momencie, kiedy został premierem w 1989 roku. Czyli pewne wejście niejako na teren tego europejskiego świata, no było możliwe dla tego człowieka dzięki właśnie pośrednictwu Stanisława Gebharda. Bardzo ciekawy jest na przykład wątek, dla mnie nieznany, dla państwa podejrzewam, że też, udziału, bardzo autentycznego udziału w tworzeniu i recepcji listu biskupów polskich do biskupów niemieckich w 1965 roku. Ja dopiero z tej książki dowiedziałem się, jak młodzi ludzie, tacy jak pan Stanisław Gebhard, próbowali wpływać dzięki temu, że znali wybitnych chrześcijańskich demokratów, w tym przypadku niemieckich, żeby oni z kolei, ci niemieccy chadecy, wpłynęli na biskupów niemieckich, żeby potrafili ze zrozumieniem odpowiedzieć na list biskupów polskich do biskupów niemieckich. A pan Stanisław treść tego listu znał wcześniej, niż został on publicznie opublikowany. W związku z tym wiedział doskonale, w jakim duchu ten list jest napisany i wiedział, do kogo się zgłosić z niemieckich polityków chadeckich mających autorytet i w jaki sposób mają oni próbować wpływać na episkopat Niemiec. Taka próba stworzenia poprzez właśnie pewną międzynarodową strukturę znajomości z ważnymi ludźmi, która miała doprowadzić do tego fenomenu pod nazwą szukania zbliżenia polsko-niemieckiego. Notabene zresztą, jak się czyta ten fragment, to warto się odwołać do innego fragmentu w tej książce, gdzie pan Stanisław Gebhard ma kilkanaście lat mniej, jest rok 1951 i z pozycji studentów, polscy studenci i niemieccy próbują zorganizować, chrześcijańscy demokraci, próbują zorganizować w Paryżu, o ile pamiętam, spotkanie, gdzie ci młodzi są na tyle odważni, żeby 6 lat po II wojnie światowej ze sobą zacząć rozmawiać. Prawda? Są tłumacze, którzy pomagają, bo nie wszyscy znają język niemiecki i oni siadają ze sobą i ta odwaga dla tych młodych ludzi no jest taką cechą naturalną, przełamującą no, same własne indywidualne doświadczenia. Pan Stanisław był żołnierzem Armii Krajowej, szarych szeregów, był więźniem obozów koncentracyjnych. No naprawdę 6 lat po wojnie trzeba było olbrzymiej odwagi, żeby chcieć usiąść z tymi oprawcami po drugiej stronie. A oni oczywiście nie musieli być oprawcami, bo byli studentami, ale niemieckimi, mówiącymi po niemiecku. Więc to jest też te fenomeny, które są w tej książce widoczne. Jak się okazuje, że nieco inna droga emigracyjnego funkcjonowania na emigracji mogła przynosić autentyczne, także namacalne korzyści na bieżąco i na przyszłość dla
narodu polskiego. To na przyszłość to jest oczywiście przede wszystkim to, jak ci polscy katolicy świeccy w latach od końca 50. przez 60. i 70. docierali dzięki Stronnictwu Pracy właśnie do tych różnych struktur chrześcijańskiej demokracji na terenie całego świata, bo to powtarzam, Tadeusz Mazowiecki, ale to jest środowisko Odisu z Januszem Zabłockim, środowisko rzecz jasna także Tygodnika Powszechnego z panem Jerzym Turowiczem, z Krzysztofem Kozłowskim. To są nazwiska, które tutaj padają w tej książce. Niewątpliwie oni wszyscy powinni być wdzięczni Stronnictwu Pracy, no i osobiście panu Stanisławowi za to, co ta międzynarodówka chadecka za sprawą tego polskiego wkładu wewnątrz tej struktury istniejącego, a tym wkładem to jest właśnie tutaj obecny pan Stanisław, zawdzięczali jemu. Jest w książce bardzo wyraźna pretensja. Pan Stanisław nie ma do nikogo pretensji, poza jednym wątkiem, który widać tu. Przyjeżdża w 1989 roku do Polski, jest witany bardzo serdecznie przez Władysława Siłę-Nowickiego, czyli odtworzone Stronnictwo Pracy, i to jest jedyne środowisko, które wie, kto to jest Stanisław Gebhardt. Są takie przykre tutaj zdania, dla wielu ludzi dzwoni do pewnego kapłana, pan Stanisław przedstawia się, a ja w ogóle pana nie pamiętam. A kto pan? O co chodzi? Po co pan dzwoni? To są takie zamykania drzwi, które są wynikiem ewidentnie no, tego, co nazywamy dzisiaj powszechnie zmową okrągłego stołu, co jest objawem zjawiska, które zaistniało po 1989 roku, i dla pana Stanisława to było niewątpliwie przeżycie bardzo, bardzo nieprzyjemne. Proszę to sobie teraz skonfrontować. To, co mówimy o jego działalności na rzecz Polski w latach 50., 60., 70., a potem przyjeżdża w 1989 roku i pierdut, wszystkie drzwi pozamykane. To jest ta sprawiedliwość odrodzonej Rzeczpospolitej w perspektywie pana Stanisława Gebhardta. Panu tego nie wypadało. A nazwisko kapłana? Przeczyta pan. Zachęcam. No właśnie, panie Stanisławie, związał pan swoje życie z chrześcijańską demokracją, z tym właśnie konkretnym nurtem. Jak pan z tej perspektywy, z perspektywy dzisiejszej ocenia drogę, jaką poszła chadecja, zarówno europejska, jak i to, co się stało z nią w Polsce na przestrzeni tych ostatnich także trzech dekad? Cóż wiem, cóż. To właśnie bardzo pani staje w trudnej sytuacji, co ja mam powiedzieć. Co pan, jaką pan chce ode mnie odpowiedź? Gdzie mam powiedzieć tak albo nie? Bo no, jak pan widzi, to mogę zobaczyć różnie. Więc ja bym prosił, może pan sprecyzuje to pytanie. No mamy na przykład ten rok, te dekady, które nastąpiły bezpośrednio po II wojnie światowej. Można powiedzieć, że chrześcijańska demokracja była, tak jak mówił zresztą tutaj profesor Żaryn, tym wiodącym nurtem europejskiej polityki z jednej strony, a z drugiej strony nurtem, który no, w sposób zupełnie szczery trzymał się zasad chrześcijańskich w życiu politycznym, trzymał się zasad wytyczonych przez Kościół katolicki, nie tylko przez Kościół katolicki, ale ogólnie przez konfesje chrześcijańskie. Mamy rok 2024 i nie do końca tak to wygląda. I co pan jako osoba, powiedzmy, sztandarowa dla polskiej chrześcijańskiej demokracji mógłby powiedzieć z tej perspektywy, co się stało nie tak, że mamy taką sytuację jak dziś? Co się stało z czym? Z chrześcijańską demokracją europejską. Dlaczego? Pytanie brzmi, panie Stanisławie, dlaczego dzisiaj
w Europie, w Unii Europejskiej są partie, które nazywają się partiami chadeckimi z nazwy, natomiast nie mają nic wspólnego z chrześcijańską demokracją. W pana perspektywie ta sama nazwa, a zupełnie inne wartości. No, tak po prostu niekoniecznie przyjaciele Stronnictwa Pracy czy chrześcijańskiej demokracji, odwrotnie, przeciwnicy czy wprost wrogowie rzucili parę bardzo niesympatycznych haseł, które się łatwo przyjęły i powtarzane, przewtarzane, różnie przekazywane, dawały no, obraz bardzo niesympatyczny dla chrześcijańskiej demokracji, dla idei chrześcijaństwo, demokracja. No widzicie, oni robią to dla pieniędzy. To był pierwszy zarzut. To nie jest żadne chrześcijaństwo. Oni to robią, bo się chcą nachapać. Naszym kosztem oczywiście, biurokratów europejskich. Więc to była jedna taka rzecz. A druga rzecz to było to, zwróćcie Państwo uwagę, że po wojnie zaraz, kiedy powstawały na nowo, powstało świat właściwie, przestało być, co Pan wspomniał, Panie Prezesie, istnieć, nie opłacało się istnienie organizacji ideowych czy ideologicznych, czy mających za sobą jakąś rację bytu, nie ideologiczną, no ideową, coś chcą, no chcą, żeby ta Polska była kolorowa, tego rodzaju, no i że dlaczego chcą, co to wam dało. Tego komuniści nie znosili. Nie znosi do dziś dnia, nie znoszą. To można wyczytać wszędzie, to nie jest tajemnica. Dlatego chrześcijańska demokracja to był jeden element, który jest do dziś dnia. Jestem przyczyn, powodów, konieczności z punktu widzenia komunistycznego likwidacji wszystkich zalążków chrześcijańskiej demokracji. I ostatnie, jeżeli chodzi o zachodnią Europę. Ta chrześcijańska demokracja, różnie nazwana, nazywająca się powiedzmy, odniosła sukcesy. No przecież to, co się stało w zachodniej Europie przez te powiedzmy ileś tam lat do początku, końca 60. To już był potężny skok naprzód. No, wszyscy to złośliwie, niezłośliwie, wrogowie i tak dalej, mówili jednak, im się to udało, im, wrogowie. Mówi się, ta trójka, prawda, zachodniej Europy, Adenauer, Schumann, de Gasperi, no, coś trzeba powiedzieć, ale rzeczywiście ci oni byli przywódcami swoich partii w tych czterech i rzeczywiście reprezentowali podobny punkt widzenia. I to się udało. No i to otworzyło te kilkanaście lat polepszenia materialnego właściwie na wszystkich stronach. No i to razem wziąć trzeba się, materialny sukces likwidacji, pierwszych likwidacji strat powojennych, łaskawość w stosunku do pobitych, to znaczy Niemców. Nie no, zaciśniętymi zębami wielu ludzi. Uważano, że to jest konieczność, to jest nasza racja stanu chwilowa, że trzeba
Rosjanie nam zagrażają, prawda, zimna wojna i tak dalej. No, różne rzeczy się później okazały nieprawdą, ale wówczas to brzmiało jako rzeczywiste niebezpieczeństwo, gdzie trzeba się ubezpieczać. No i pierwszym ubezpieczeniem jest likwidacja nędzy, a drugim no, rozwój gospodarczy tego kraju. No się udało. I to mi się zdaje, tu jest odpowiedź, nie ma żadnych cudów. Cały, wszystkie te, ten sukces ogromny Europy Zachodniej i tak dalej, to nie jest cud. Cud, że Pan Bóg to pozwolił na to. Może tak. Ale żeby Pan Bóg brał udział, że tak powiem, przepraszam, że tak pozwolę sobie powiedzieć, w odbudowie tego nie było, bo nie było. Dlaczego? Ludzie zrozumieli, że trzeba zakazać rękawy. I tak się stało. Wszyscy pracowali. Były stypendia, nie stypendia. No i później nie trzeba było. Ale te 15 czy 20 lat harówy, że tak powiem, na wszystkich frontach, studenci, nie studenci, nikt się nie krępował tym, że gość miał, tam miał jakąś pracę poważną, uniwersytecką, jakiś research czy coś takiego, pracę nie mówię studenci. No ale to było za mało, miał troje dzieci. No to szedł wieczorem, sprzątał komuś mieszkanie. To nic takiego nadzwyczajnego. Nikt się nie krępował to powiedzieć. Wiesz, Zosiu, on to ma, czy potrzebował, abyś on poszukają kogoś tam. No. Kontynent, czy ta wspólnota powstawała. A skąd wspólnota? Dlatego, bo się okazało, że łatwiej jest pokonać pewne trudności, robiąc to podobnie, nie tak samo, ale, bo nie można, ale tak samo w tych sześciu krajach. No, wprowadzając, jak się wprowadza jakieś zmiany finansowe, to by sześciu równocześnie eliminować jak najwięcej trudności finansowych. No i to bardzo pomogło. I znowu. I żyjemy. I to dalej w tej chwili jest sytuacja bardziej skomplikowana, bo są, jak widzimy, różne interesy, różne, zupełnie innego typu, to wszystko mieszane, ale w tej chwili Europa Zachodnia to jest chyba najpoważniejsza część świata, jeżeli chodzi o gospodarkę, o pewną zależność, niezależność. W tym stosunku, no i nie widzi co własną. Mówią, że bo tam nam pomagali. Nie, myśmy pomagali Niemcom. Dzięki nam Niemcy stały się tym, czym są. Już później potrzebowali pomocy. Nie potrzebują do dziś. No, a my jesteśmy już teraz najlepiej jakoś sobie stajemy nie rady. Ale nie daj Boże, że ci nasi obecni doktorzy zdecydują się na wprowadzenie jakichś mądrych zasad nowych, no to wrócimy do poprzednich. Będziemy dalej szukali, prawda, no, jakiegoś błogosławieństwa w Moskwie, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Przepraszam, że ponure dwa słowa powiedziałem na zakończenie, ale nie bierzcie tego pod uwagę Państwo i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Panie Sławomirze, miałbym pytanie, jakie jeszcze wątki Pan uważa, może tutaj dookreślę, jakie jeszcze wątki uważa Pan za szczególnie istotne, wątki poruszane przez Pana Stanisława i szczególnie istotne, ale też aktualne, takie, z których można wyciągnąć jakąś naukę na dziś? Zdaję sobie sprawę, że ta rozmowa i konferencja
promocja książki mogłaby trwać. Ale profesor Żaryn zasygnalizował istnienie dwóch kardynalnych spraw. Mianowicie dokonań profesora Gebharda, które po powrocie w 1989 roku spotkały się ze zmową milczenia. A ja chcę tutaj, nie spoilerując jakby Państwu przyjemności odkrywania tej historii, bo jest fenomenalna i myślę, że ta książka dzięki ujawnieniu pewnych spraw, w których profesor Gebhard brał udział jako sprawca, spiritus movens, nie obserwator. On nie był obserwatorem. To jest właśnie fenomen tej postaci, że wszędzie, gdzie był, skromnie koordynował, wywołując pewne zjawiska. List do biskupów wiąże się z dwoma osobami. Z trzema. Biskupem Kominkiem z Wrocławia, Johannesem Schaufem, na temat którego Państwo nie znajdziecie wzmianki w internecie, tak jak na temat profesora Gebharda w 2018 roku, kiedy go poznałem, nie było nic w polskim internecie. Dopiero za sprawą Instytutu Dziedzictwa Wikipedia zaczęła się rozrastać i dzisiaj rzeczywiście stanowi pokaźny zasób wiedzy na jego temat. Ale to wciąż jest kropla w morzu, bo drodzy Państwo, list do biskupów nie powstawał tak za sprawą kardynała Wyszyńskiego i Kominka. Tych dwóch panów przyjaciół, Niemiec o poglądach chrześcijańsko-demokratycznych Johannes Schauf i profesor Gebhard, wywołują pewne pytania, które muszą znaleźć odpowiedź w tym liście. To nie tak, że padły postulaty i warto sobie dzisiaj naprawdę ten list przeczytać raz jeszcze z perspektywy takiej, jak głęboko on jest osadzony w pewnych realiach. To, na co pan profesor zwraca uwagę, ta duchowość, mental tego czasu, w czym oni tkwili, w jakiej świadomości. To jest ten, nie chcę iść dalej, bo państwo sobie wyczytacie to z tego rozdziału, ale wracając jeszcze do tej listy zaproszonych, to jest jeszcze jeden wątek, który ja bym połączył z tym, co pan Gebhard powiedział, pomagaliśmy Niemcom. Pomagaliśmy Niemcom tak, że szanowni państwo, ja uważam, że to jest kardynalna informacja, wniosek, o który pan Jakub tutaj zapytał, płynący z tejże książki, pewne motto. Polityka Niemiec odbywa się w dwóch wariantach, oficjalny i nieoficjalny. A więc to, w jakim zakresie oni formułują pewne postulaty o współpracy oraz jakie realizują. A to już jest zupełnie inna historia. I o tym pan profesor Gebhard opowiada na kanwie współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, który zobowiązał się naprawić relacje z Polską. I powiedział to panu profesorowi, że mnie już to nie spotka do mojego życia, bo naprawiłem relacje z Żydami i spłaciłem długi. Z Francuzami i spłaciliśmy długi, bądź będziemy je niebawem spłacać do końca. Ale zostaje jedna kwestia z Polakami. I to powierzam moim kontynuatorom. I w tej kwestii wiążą się znowuż dwie sprawy. Pytanie o kontynuację chrześcijańskiej demokracji. Kim lub czym ona się stała później, po śmierci Adenauera i w 1989 roku, kiedy pan Gebhard wraca do Polski, żeby tą wieloletnią pomoc, jaką przekazywał Niemcom, ponieważ pootwierał im drzwi w Ameryce Południowej do rozmaitych inwestycji, bardzo prominentnych, miliardowych inwestycji w energetyce, szanowni państwo, powstawały tamy, hydroelektrownie. Pan Gebhard sam uczestniczył w powstaniu dwóch w Wenezueli. Niemcy dzięki temu naprawdę rozwinęli tam skrzydła. I ta pomoc, którą oni później mu obiecali, w 1989 roku dogadują się z postkomunistami. I on mówił mu wprost, my już ciebie tu nie potrzebujemy. My już się dogadaliśmy z postkomunistami. Mamy Balcerowicza. I mężczyzna, który jest fenomenem wiedzy ekonomicznej, pan profesor Gebhard, który wykłada na uniwersytetach zachodnich, zapraszany jest jako ekspert, bo jest ekonomistą. Człowiek, który w odbudowie Polski na pewno może powiedzieć coś na ten temat.
nie został zapytany, nie został zaproszony do rozmowy, do porady. I jego analiza sytuacji gospodarczej, którą przeczytacie Państwo w tym rozdziale, nie będę znowu spoilerował, jest analizą, która jest bezwzględnym porażeniem polityki pana Balcerowicza. Bo my dzisiaj mówimy na ten temat wiele, natomiast tu jest świadek, tu jest ekspert, który w tamtym okresie wiedział, jak to zrobić, ale nikt go o to nie zapytał. Dlaczego i jaka rola w tym była Niemców? No to jest, proszę pana, odpowiedź na pana pytanie, jakie wątki o aktualność tego dzieją się dziś. Ja uważam, że to jest cholernie aktualna historia. Dziękuję. Oczywiście tradycyjnie jest teraz czas na rundę pytań. Prosiłbym osoby, które chciałyby, zabrać głos o podniesienie ręki. Tak, podniosłem rękę. Teraz dziękuję bardzo za głos. Nie planowałem zabierać głosu. Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Poznałem Stanisława Gebharta około 5 lat temu. To wzmocniło właśnie nasze działania na rzecz szerzenia idei Roberta Szumana, w tej chwili już czcigodnego sługi Bożego. I teraz ja chciałem, w jakim momencie Stanisław, profesor Gebhardt wraca do Polski, 89 rok. Ta reakcja różnych środowisk jest reakcją wynikającą z licznych działań wcześniejszych, żeby tego ducha idei, powiem w skrócie, Roberta Szumana nie przenieść do Polski. W 1986 roku umiera Spinelli, czyli ten, który właściwie ma w tej chwili zwolenników superpaństwa. Dzisiaj widzimy, bardzo dobrze pan zadał to pytanie o aktualność, bo to, o czym mówimy, jest bardzo aktualne dzisiaj. W 1986 roku Spinelli umiera. W 1992 roku jest traktat z Maastricht, a więc na 3 lata przed powrotem Stanisława do Polski. Po powrocie. To wszystko było przygotowane. Spinelli chciał też wprowadzić konstytucję, już tak zwaną europejską, żeby prowadzić do usuwania instytucji narodowych. Co widzimy dzisiaj? Co się dzieje? W 1997 roku traktat z Amsterdamu. Te dwa traktaty są już widocznym znakiem dążenia do superpaństwa, chociaż mało kto to widzi i rozumie. W 1989 czy 1990 roku, ja to znam z przekazów osób, które bardzo dobrze to znały, przyjeżdża ekipa Niemców i de facto są istotnymi animatorami utworzenia Fundacji Roberta Szumana. Ale ta fundacja nie zajmuje się szerzeniem idei Szumana. Jest swego rodzaju kameleonem. Takich kameleonów, którzy działali zaraz po wojnie, też próbując dezawuować różne działania Adenauera, było całe multum. Między innymi właśnie ci kameleoni działali w tym kierunku, żeby Staszek, profesor Gebhardt, nie został sekretarzem generalnym na Amerykę Południową, kiedy był szczyt w Caracas, ale Adenauer przywołał ich do porządku. Ja bardzo dziękuję ci, Staszku, dziękuję panu za podjęcie tego opracowania. Przyznam szczerze, że tu jeszcze po tej dyskusji uświadamiam sobie logiczny ciąg tych wszystkich zdarzeń. Przeniesienie idei Roberta Szumana, w których w centrum niejako był Stanisław, ale też cała masa różnych osób, tak jak tu profesor Żaryn mówił, było wielkim zagrożeniem dla tych, którzy chcieli i zaczęli wprowadzać, można powiedzieć, jakąś neoliberalny system w Polsce. Doprowadzenie do zniszczenia tej dobrej tkanki Solidarności,
dobrych idei Solidarności, prawda? I tu się wszystko elegancko układa. Bo przecież to nie było tak. Tutaj ja pomijam, nie skupiajmy się na tym kapłanie, proszę pani, który to nie jest klucz do wyjaśnienia. Była cała masa już wtedy, przepraszam, trzeba powiedzieć, agentów. I dzisiaj mamy również mnóstwo takich agentów, kameleonów, którzy wchodzą w różne struktury i nawet nie potrafimy czasem tego rozpoznać. Oni znali Stanisława doskonale. Oni znali również różne osoby. Wiele z tych osób, które wyjeżdżało z Polski na różne wizyty, ja w tej chwili nie potrafię tego określić dokładnie, wyjeżdżało tam po to, żeby zdiagnozować, ocenić i mieć wiedzę, na czym siła tej demokracji chrześcijańskiej we właściwym wydaniu, w kontekście Schumana i w duchu Schumana, na czym ona polegała. I oni rozpoznali, że to jest bardzo niebezpieczne, jeśli to zostanie przeniesione na grunt Polski. I chciałem tylko tyle, i może aż tyle, tytułem właśnie tego całego kontekstu. Co to oznacza? To oznacza, że Schuman nie skończył swojego dzieła. Tak jak wtedy tworzyła się liczna grupa młodych ludzi, nigdy nie jesteśmy w sytuacji straconej. Trzeba, że tak powiem, powrócić do tego. I dzięki właśnie żywemu świadkowi, myślę, że to powinno być właśnie taką nie tylko refleksją historyczną, wspomnieniem, rzeczywiście bardzo ciekawe historie, imponujące, ale jeśli pozostawimy to spotkanie i wiedzę o tym, co tutaj słyszymy, tylko jako refleksje historyczne, to będzie to naszym nieporozumieniem. Właśnie to spotkanie, te treści są dla nas wyzwaniem do tego, żeby powrócić do Europy Schumana. Dzisiaj zwolenników Spinellego, którzy widzimy, przyspieszają do superpaństwa gwałtem, jest multum. Oni są niejako solidarnie czy też lojalnie skupieni na Spinellim. I żeby stworzyć właściwą przeciwwagę, to trzeba wziąć autorytet Schumana. On będzie odpowiednio silny i zbudować właśnie społeczeństwo, ruch, organizację wokół Schumana. Jeśli nie dopuszczono do tego wtedy, w tamtych latach, rozumiemy mniej więcej sytuację i być może przyczyny, czy też uwarunkowania, dlaczego do tego nie doszło. To znaczy, że sprawa nie jest stracona. Jeśli Schuman nie stanie na czele dużego ruchu społecznego, nie tylko w Polsce, ale międzynarodowego, to przegramy Europę. Europa będzie systemem superpaństwa. Nie będzie narodowych parlamentów, nie będzie trybunałów konstytucyjnych. Będziemy tylko sferą, czy jakby obszarem geograficznym, nie tylko Polska, gdzie będziemy pracować, jeść, ale nie będziemy mieli własnej suwerenności, własnej tożsamości. Będziemy zarządzani przez system superpaństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chcą się odnieść? Czy jeszcze jakieś pytania mamy na sali? Najlepiej podejść tam. Tam podejść? Tak. Prosiłbym. Dzień dobry. W nawiązaniu, co tu pan profesor mówił, co tu pan przed chwileczką mówił, chcę powiedzieć, że chyba się coś rusza w Polsce. Jakieś ruchy niezgody, powstaje ruch oporu, powstaje ruch obrony Polaków. To są już konkrety. Natomiast jakby pan, ja taką króciutką analizę zrobię. Gdzie są korzenie zła
Polski Anno Domini 2024. Korzeniami zła i początkiem to jest Magdalenka, gdzie zostaliśmy przez Kiszczaka i jego lewackich tajnych współpracowników rozpracowani, bo Okrągły Stół to już tylko był teatrzyk dla gawiedzi. Jestem w takiej grupie działaczy, którzy zostali zlustrowani przez IPN i w Magdalence Kiszczak powiedział: pamiętajcie, żeby osoby represjonowane nie uzyskały zadośćuczynienia. I to było do roku 2017, czyli przez 29 lat ludzie nie dostali odszkodowań za represje, za internowania, za więzienia, za prześladowania. Są osoby, były osoby, które odebrały sobie życie spośród działaczy lat 70., 80., ponieważ psychicznie nie wytrzymały biedy, nędzy, w jaką zostali wpuszczeni. W 2017 działacze dostali taki ochłap 400 zł miesięcznie, po czym w 17 roku była dekomunizacja, tak zwana dekomunizacja, gdzie UBC-y i SBC-y zeszli na emeryturę 2400 zł brutto. W tej chwili odzyskują, już dzisiaj właśnie czytałem w internecie, na Facebooku, że 1800 osób dostało już po 278 000 wyrównania za te ostatnie kilka lat od 2017 roku. Pół roku temu Michał Rachoń, redaktor, mówił, że generałowie otrzymają jednorazową rekompensatę w wysokości 1 250 000. 4 lata temu powstała grupa takich trochę zbuntowanych, grupa robocza niekoncesjonowanych działaczy opozycji antykomunistycznej, do której między innymi ja należę. I wystąpiliśmy, daliśmy proste 2 postulaty godnościowe, finansowe. Do tej pory one nie zostały zrealizowane, natomiast nam władze PiSu, no bo PiS wtedy rządził, zarzuciły, że jesteśmy roszczeniowcami. W związku z tym po analizie zaczęliśmy składać postulaty, żeby zmienić sytuację w Polsce, żeby rozwalić Magdalenkę i Okrągły Stół. I te postulaty były bardzo proste. Ujawnić aneks WSI i kompletny zbiór zastrzeżony oraz pełną listę tajnych współpracowników UB, SB i wszystkich innych służb. Po prostu nasze życie powinno zostać oczyszczone. Osoby, które współpracowały z UB, SB, nie powinny brać udziału w wyborach i powinny być zupełnie odsunięte od możliwości wpływania na sytuację naszą. Gdyby to zrobić, to prawdopodobnie w Sejmie w tej chwili, po tej stronie takiej tuskowej, czy Hołowni i tak dalej, chciałem inaczej powiedzieć, po prostu byłoby nie, mieliby tam nie 248 posłów, a na przykład 50 tylko mogłoby się załapać, ponieważ reszta by nie zdała egzaminu ze swojej przeszłości. Bo przecież sądy, prokuratury, no to mamy resortowe dzieci i staliniątka. To jest już wielopokoleniowe sprawy. I jeszcze króciutko może powiem kilka postulatów. Wnosiliśmy o karanie z artykułu 129 Kodeksu Karnego zdrada dyplomatyczna tych wszystkich lewackich europosłów i nie tylko, i urzędników w Unii Europejskiej, którzy donoszą na Polskę, którzy no, opluwają wszystkich Polaków i nasz naród, i nasz kraj. Wnosiliśmy o wprowadzenie ustawy surowo karzącej za antypolonizm i antykatolicyzm, ponieważ w naszym kraju katolickim mamy nadużywaną ustawę, coraz bardziej nadużywaną, karzącą za tak zwany rasizm, ksenofobię i antysemityzm. Może na tym skończę, ale chcę tylko powiedzieć, jak pan profesor to ocenia. I w tej chwili naprawdę powstają już ruchy, społeczeństwo musi się jednoczyć, bo no idziemy w kierunku europejskiej nędzy,
już nie mówię tam o jedzeniu robaków, czy tam samochody elektryczne, czyli ludzi. Idziemy po prostu w kierunku europejskiej nędzy. Europa się zwija i właśnie idzie w tym kierunku taki sterowana przez korporacje, bolszewizm, masonerię i tak dalej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? No ja nie widzę na sali. Czy pan chciał podsumować? Nie, to może... Dziękuję tak, bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że możemy zakończyć nasz wprawdzie bardzo ciekawy debatę i ciągle nowe elementy znane może codziennie ze sprawami, z którymi się spotykamy, ale jakoś tym bardziej, im bardziej są znane i codzienne, tym mniej jesteśmy nimi zainteresowani. A sprawami rzeczywiście nie tylko dotyczą naszego życia codziennego, ale życia codziennego naszej wspólnoty europejskiej, no i międzynarodowej. Ten inicjatywa profesora Żarina jako prezesa instytucji, tego instytutu, ale nie tylko, jako człowieka zainteresowanego życiem międzynarodowym i pozycji naszego kraju w tym świecie międzynarodowym, mającego na tej dziedzinie wiele sukcesów, za co możemy swobodnie być wdzięczni. Ja myślę, że możemy skończyć. Drodzy Państwo, ja dziękuję bardzo za odważne formułowanie poglądów, co jest dość rzeczą rzadką, i powodzenia z nadzieją, że w pracach instytucji, jak i bliskich nam wszystkim projektom, które są w przygotowaniu, będziecie brali udział. A w międzyczasie patrząc się, Państwo popatrzcie się wzdłuż siebie, z wielu z nas, którzy od dłuższego czasu w tych różnych sprawach międzynarodowych biorą żywy, codzienny udział. I im także należy się duże dziękuję. A tymczasem, proszę Państwa, do zobaczenia, wszystkiego najlepszego w pracy i szczęść Boże. Drodzy Państwo, Jakub zamknie nasze spotkanie oficjalnie, ale ja też w moim imieniu i Instytutu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim panu Stanisławowi, ale także panu Sławowi Mirowi, że doszło do tego waszego spotkania i kilkuletniej ciężkiej pracy, bo książka ta nie powstawała w ciągu jednego tygodnia. Ona powstawała dość długo. Pan Sławomir bardzo energicznie, ale też i no, wytrwale wydobywał od pana Stanisława tę jego wiedzę i tę jego z pamięci istniejącą tam historię niezwykłego życia i niewątpliwie wydaje mi się, że ta książka właśnie w tym duchu powinna być oceniana, o czym powiedział tutaj pan profesor, że ona nie może tylko pozostać jako zbiór faktów historycznych. Ona jest nam potrzebna po to, żebyśmy sobie także odpowiadali na pytania, które dotyczą roku 2024. I niewątpliwie jedna z odpowiedzi, która jest nam bliska, a ona w tej książce jest obecna, to jest przede wszystkim opowieść o tym, co tak naprawdę znaczy chrześcijaństwo, co znaczy naprawdę demokracja, czyli ten system, jeżeli pozostanie bez wartości,
to staje się ewidentnie systemem coraz bardziej tkwiącym w rękach totalitarnych mocarzy, którzy tylko żerują na wyrazie demokracja, ale nie mają nic wspólnego z sensem tego ustroju i systemu rozdziału władzy, a dopiero jak się od strony moralnej, właśnie chrześcijańskiej, wypełni te instytucje, to one dopiero nabierają sensu swojego istnienia. Inaczej są tego sensu totalnie pozbawione. I ta prawdziwa chrześcijańska demokracja jest jakimś depozytem, który być może, że jednak nam kiedyś pozwoli na to, żebyśmy nadal, używając instytucji zwanych demokratycznymi, potrafili Polskę uratować, a może i też uda się kontynent europejski. Na razie niestety wygląda to niedobrze, ponieważ zarządzają i Europą przede wszystkim ludzie, którzy nie są zainteresowani wprowadzaniem tego boskiego porządku rzeczy, tylko wręcz odwrotnie, są zainteresowani, żeby nas sprowadzić do roli zwierząt uprawiających seks i ewentualnie mających jak najmniejszą wiedzę o także historii własnych narodów. W związku z tym, jak tak zostaniemy potraktowani jako zbiorowość, która nie mieści się w starodawnym pojęciu człowieczeństwa, no to oczywiście przegramy zarówno jako Polacy, jako kontynent europejski, ale przede wszystkim jako ludzie, bo te kolejne pokolenia nie odkryją swojego właściwego miejsca na ziemi, które jest wynikiem stworzenia przez Boga, a nie stworzenia przez innego człowieka. Także to jest olbrzymia lekcja także takiej edukacji. Pan Stanisław Gebhardt często powtarza: zastanówcie się po raz kolejny, używacie sformułowania wartości chrześcijańskie, a ono już przestało cokolwiek znaczyć, jeżeli nie zabierzecie się za to, żeby ponownie zdefiniować te dwa słowa. Wartości chrześcijańskie. Na przykład na dziś to jest bardzo poważne pytanie o to, czy my jeszcze w ogóle, także tu siedzący, żeby była jasność, przyjmujemy do wiadomości, że mamy wolę odkrywania prawdy. Czy my mamy wolę odkrywania prawdy? Czy my w ogóle tym jesteśmy zainteresowani? Tym wysiłkiem intelektualnym i wysiłkiem moralnym, żeby odkrywać prawdę. Bez tego w porządku tym politycznym, porządku społecznym, gospodarczym, nie będzie w tym porządku miejsca na chrześcijańską demokrację, bo to jest podstawowa wartość chrześcijańska. Chęć dążenia do odkrycia prawdy. I druga wartość, która dzisiaj jest niezwykle cenna. Też pan Stanisław jest dowodem na to, tu pan Sławomir to podkreślał, że nie jest on biernym obserwatorem, pan Stanisław, a w swoim życiu czynnym. Co to za wartość? To odwaga. Bez odwagi, ryzyka podejmowania decyzji, bo na tym polega ta odwaga dzisiaj, to nie chodzi o to, żeby być odważnym tylko i wyłącznie w tej sferze nam bliskiej, insurekcyjnej. To jest oczywiście cenna wartość Polaków, ale tu nie chodzi o insurekcyjność. Tu chodzi o odwagę podejmowania decyzji, bycia odważnym w tym sprawdzaniu samego siebie, czy ma się sumienie, żeby podejmować decyzje. I to są te autentyczne wartości chrześcijańskie. Pan Stanisław się on nas, także tu młodszych, dzisiaj o to pytał podczas Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, żebyśmy próbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie. Bo od tego będzie zależało, jak działać, co tworzyć, co robić. Ma pan Stanisław 90 parę lat, a wydaje się, że młodość w nim jest i dziękujmy Panu Bogu, że możemy z nim razem tu dzisiaj przebywać. Nic dodać, nic ująć, panie profesorze.
Ja bym tylko pozwolił sobie zwrócić uwagę na głos młodego pokolenia, które mam wrażenie nie tylko w ostatnich latach, ale dekadach było mało brane pod uwagę. A to od tego głosu młodego pokolenia tak naprawdę zależy ta pałeczka w sztafecie pokoleń, tego co pan Gebhardt zaproponował, to jest ten język. To jest ten sposób docierania do umysłowości młodych Polaków i młodych chrześcijańskich demokratów, bo odkolorowanie tej zamglonej wizji chrześcijańskiej demokracji to jest pewien poważny wysiłek. I tutaj, panie profesorze, odwaga jest niewątpliwie kluczowa, jak i pewne zgranie. Bo to, co powiedział Schumann panu Gebhardtowi i Sieniewiczowi, jednak teraz przypominam sobie, że z Sieniewiczem tam byli. To są struktury. To jest budowa. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień. To jest bardzo podobna sytuacja, w której my dzisiaj jesteśmy, z sytuacją, która miała miejsce w 1956 roku. To jest kolos, który rośnie i cała ta ideologia neoliberalna, która nas otacza, szczególnie osacza młodzież z każdej strony, spędzającą mnóstwo godzin dziennie na wpatrywaniu się w bezsensowne filmiki, powoduje, że trzeba ich jakoś odzyskać. Ale to jest plan, to jest strategia. Chrześcijańska demokracja ma w sobie cały potencjał tego, aby ją na powrót przywoływać. To jest moja osobista refleksja po tej książce, po tym spotkaniu, po tej przygodzie z profesorem Gebhardtem. I chciałbym ją zamknąć w zasadzie tym zdaniem, które też znajduje się na okładce, które pan Gebhardt wypowiada jako pewne motto, pewną propozycję, pewną powinność. Ważne jest, aby nie ulegać mitom typu, że Zachód kocha Polskę i chce coś dla niej zrobić. Trzeba mieć świadomość tego, że poszczególne instytucje czy organizacje zachodnie działają wyłącznie i zgodnie na rzecz własnych interesów. Polacy nie powinni im ulegać, tylko realistycznie na to wszystko patrzeć i przyjąć podobną strategię na rzecz realizacji wyłącznie interesów Polski. To klucz do sukcesu państw, które sukces stale osiągają, wyłącznie przy zachowaniu tej zasady. To stały element w ich polityce. Więc, szanowni państwo, zachęcam naprawdę do zapoznania się z myślą, która pochodzi z lat jeszcze marszałka Piłsudskiego, ponieważ tam ta demokracja mamy wojowała z piłsudczykowskim podejściem taty. A pan Gebhardt, mam wrażenie, ukuł na tej kanwie pewną koncepcję życia, czy pewnego optimum życia, demokracji chrześcijańskiej, która wyrasta chyba na taki najlepszy z możliwych ustrojów, który możemy dzisiaj sobie przyjąć jako pewną koncepcję. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję państwu za udział w spotkaniu. Dziękuję w szczególności naszym gościom. Tak jak było powiedziane na początku, książka jest oczywiście do nabycia w promocyjnej cenie. Zdaje się, że tam także inne książki wydane przez nasz instytut są dziś do kupienia. Dziękuję.